Niecenzuralny gest na antenie rosyjskiej telewizji komercyjnej. Tatiana Limanowa, prezenterka Nowosti 24, podczas serwisu informacyjnego pokazała środkowy palec. Дмитрий Медведев стал сегодня председателем Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее этот пост занимал американский президент Барак Обама. На пресс-конференции по итогам форума, который прошел... Prezenterka czytała informację dotyczącą szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w którym brał udział zarówno Dmitrij Medvedev, jak i Barack Obama. Tatiana Limanowa słynie w Rosji z profesjonalizmu, więc nikt nie podejrzewa jej o pokazanie środkowego palca w geście politycznego sprzeciwu wobec amerykańskiego przywódcy. Najprawdopodobniej gest był skierowany do operatora albo któregoś z członków ekipy w chwili, gdy dziennikarka była pewna, że nie ma jej na antenie. Dzień dobry, Waldek Dorecki, witam serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj, proszę Państwa, no bez większych zmian w pogodzie, dlatego że nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś gwałtownymi zmianami. Wciąż jesteśmy pod wpływem wyżu, takiego zgniłego wyżu, proszę Państwa. To jest Onzu, robot, który ma tylko ręce i mechanizm, który je uruchamia. Może między innymi wybijać rytm. Bo Onzu zna się na muzyce, ale też może zostać klakierem. Ma również funkcję zdalnego sterowania. Kiedy oglądasz transmisję w internecie i chciałbyś zaklaskać, a nie możesz, wtedy naciskasz jeden guzik i Onzu, który jest na miejscu, robi to za ciebie. Podobno naukowiec pracuje nad wersją, która będzie nie tylko klaskać, ale również głosować. Wtedy na przykład posłowie mogliby wziąć udział w obradach, nie ruszając się z domu. Botanika, czy awokado jest warzywem czy owocem? Warzywem. Nie, to owoc. Apeluję do Polaków, abyśmy się nie bali mieć więcej dzieci. Mam 4 wspaniałych dzieci. Jeżeli możesz mieć jedno dziecko, też możesz mieć 2. A jeżeli możesz mieć 2, też możesz mieć 3. Ja zrobiłem swoje. Większość ludzi jest zafascynowanych, bo nie są sobie w stanie tego wyobrazić. Kiedy dowiadują się, że ktoś gra utwór, który potrwa 639 lat, a akordy zmieniają się co kilka miesięcy lub kilka lat, to z początku wydaje im się niesamowicie nudne. Ale już w środku, w kościele, zdają sobie sprawę, że nie jest nudno. Wszystko się ciągle zmienia. Światło, brzmienie i nie jest nudno, jest ekscytująco. Koncert, mimo że trwa już 10 lat, zakończy się w 2640 roku, o ile wystarczy prądu. Żeby nie płacić za nadgodziny organiście, mechanizm uruchamiający dźwięk obciążono workami z piaskiem. Autor utworu Jak najwolniej, John Cage, był jednym z największych nowatorów we współczesnej muzyce poważnej. Jego najsłynniejszy utwór, 4:33, nie ma w ogóle dźwięków. Pianista zasiada za fortepianem na 4 minuty 33 sekundy, a następnie wstaje, kłania się i wychodzi. Pozwolił chronić Polskę przed kryzysem. Ekspoze przed niczym, no, czyjekolwiek ekspoze nie jest w stanie działać. To jest kwestia praktyki. Ale czy to według Pana zagwarantuje cokolwiek? No. Zręczne, tak jak słyszeliśmy przed chwilą.